Podczas długich zimnych miesięcy zdecydowanie więcej czasu spędzamy w domu, przed telewizorami i komputerami, szukając sobie zajęcia na długie wieczory. Świetnym sposobem na zabicie czasu są różnego rodzaju zagadki, łamigłówki i iluzje optyczne. Oprócz świetnej zabawy, treningu dla naszego umysłu, łamigłówki pozwalają nam sprawdzić się na tle naszych bliskich. A kto nie lubi odrobiny zdrowej konkurencji? Choć moją ulubioną rozrywką jest rozwiązywanie sudoku, to ostatnio do gustu przypadły mi iluzje optyczne. Tylko jedna osoba na 10 znajduje rozwiązanie, poniżej zamieszczone zdjęcie przyprawiło niejedną osobę o ból głowy. Dlaczego? Ponieważ rozwiązanie związanej z nim zagadki nie należy do najłatwiejszych. Iluzja ta stała się sensacją i rozprzestrzenia się w internecie z szybkością błyskawicy. Na zdjęciu widzimy twarz starszego pana, ale nie jest to jedyna postać na zdjęciu. Skrył się tam także pewien sympatyczny piesek. Czy potrafisz go znaleźć? Okazuje się, że jedynie jedna osoba na 10 potrafi zlokalizować psa w ciągu 30 sekund. To nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Udało ci się znaleźć psa? Jeżeli nie, to mamy dla ciebie małą podpowiedź. Przypatrz się bliżej tej części twarzy, która wygląda tylko dziwnie. To dobry punkt zaczepny. Jeśli to za mało, to mamy dla ciebie kolejną wskazówkę. Co sądzisz o nosie mężczyzny? Czy nie wygląda nieco dziwnie? Nie przypomina ci czegoś? Zwróć także uwagę na jego oczy, no i przede wszystkim ucho. Czy ucho nie wygląda znajomo? Poniżej odpowiedź dla tych wszystkich, którym nie udało się rozwiązać tej zagadki. Aby znaleźć psa, wystarczy odwrócić zdjęcie. Udostępnij zagadkę, aby zobaczyć, czy twoi znajomi sobie z nią poradzą.